Siema, siema, z tej strony, to jest Big Bad Dice, grałem w Remnant 2, będziemy zwiedzać lokację The Faru, co nim jednak po nastąpi. Czas na trochę formalności, chciałbym ulepszyć leczonko. Takie strasznie bezużyteczne, bo długo się używa. A każde nawet pierdnięcie potwora przerywa używanie tego przedmiotu. Może jakiś ekwipunek ulepszymy. Nie wiem, ile slotów może mieć maksymalnie te serce, tak? Czy to 5 czy 10? Wydaje, że 5. Tak rzadko się używa jego, że nie wiem, czy więcej jest potrzeba. Rzadko kiedy już zużyłem 4. Nawet przy bossach. Czyli nie było tak, żeby go zabrakło i to leczenie sprawiłoby, że wygrałbym, tak? Zazwyczaj bossowie tak atakują, że rzucają graczem jak szmato, po prostu nie pozwalają mu się ruszyć. Till next time. I to najczęściej zabija, a nie to, że nie możesz użyć leczenia. To jest tak skonstruowane pod koopa, no nie? Że kiedy ty dostajesz cheery, to się wycofujesz i twój kolega przechwytuje na chwilę przeciwnika, a ty w tym czasie się leczysz, łatasz i tak dalej, no nie? Więc dlatego to jest takie wydłużone i tak wrogowie tak przewracają nas, a twórcy nie zbalansowali tego pod pojedynczego gracza. A już blida nie używam za bardzo. No to by się przydało. Farewell. A to by było okej. No zobaczmy, czy jakiś upgrade jeszcze mogę zrobić. Albo weapon moda zrobić fajnego jakiegoś. You're back. All right then. Już nie, nic tu ciekawego nie ma. To wygląda spoko. Energy wall. Felix. Dobra, idziemy. Dalekich klasków. Czemu? Nie powinno się ciąć. A jak tutaj to... O, chyba jest okej. Na razie.
Takie szatujące będą. Dalej jednej strony się trzymamy, lewej, powiedzmy. Kółko zrobiliśmy. To było? Nie wiem, co te kurwa dźwięki oznaczają. Ładowanie tego moda? Dobra, lewa strona. Wiecie, jak poznać, że wrogowie są blisko? Że stamina podczas biegu zaczyna się zużywać. Mogą jeszcze was nie zaatakować, ale sam fakt, że są blisko, sprawi, że stamina przestanie się właśnie ładować. Taki pro tip. Tak jak teraz, widzicie? Też coś atakuje i nie. Ale się zużywała, a wiecie czemu? Pewnie dalej jest. Bo gdzieś w pobliżu. Albo tu gdzieś był, nie wiem. Albo tamte zwierzę chodziło, tak? Ma jakaś flaga. Kurwa jest. Root Nexus. Co mnie atakuje teraz?
No, będzie żygać co chwilę. A już chętnie te przedmioty do leczenia Ruta. No jest. Pytę. Pytę w pytę. O, jakiś checkpoint mamy, to odpoczniemy tym zaraz. A to jest ten Bloodroot altar. Mogę składać te w ofierze i kupować przedmioty. Blood Moon Essence. O, i to jest na przykład, żeby odblokować kasę z Samanera. Idę odpocząć. Ciągle wciskam. Dalej wciskamy. Fuck. O, muszę wracać się leczyć. Teraz prawą stroną. Zamknięte. Czyli dalej lewą. Thank you.
cudem przeszło przez niego na wylot. Pójdźmy prawą stroną. Iż Hulk tu jest. Kto wie, o co tu chodzi? Fajne to. Nie wiem, jak wylecieć Ruta, co chwilę będę żygać, więc robię dobrze, mogę się zabić od razu. Fajne, 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 naprawdę. Mogę wrócić też do bazy kupić, ale wiecie, skrapu nie za bardzo mam, bo używam na przynajmniej broń, bo inaczej będę miał zniski poziom w stosunku do levelu, tak, który kończę. Jest tak trochę chujowo. FPS uciekł, ale fajnie, dobrze gra działała przez chwilę. Już jest okej. Okay.
to jest główne przejście czy poboczne? Poboczne. Cathedral of Omens. What the hell happened here? Wonder what that is. Jakby też drzwi po kątach, widzicie? Są zniszczone. Strzałka jest jakby w tamtą stronę. Widzicie? Tak jak tam. Bardzo lecę, nie ma sensu. Petra. O
of Omens. Dobra, ja wiem, o co chodzi. To jeszcze jedne drzwi możemy zrobić, czyli te, czyli trójkąt musi być tamtą stronę. Thank you.
Musi być chyba wilk. Nie ten, ojejku.
Chyba tak, może jednak. To i tak tego nie zrobię. Bo nie, a Blood Moon teraz. Będzie Blood Moon. I tak nic na to nie chcę, więc równie dobrze mogę to otworzyć. Jebać to, nie chce mi się tak robić. No bo te, że wiecie co, Blood Moon jak otworzy, tam pewnie będą te kryształy, a je najlepiej zdobyć podczas właśnie tego eventu, tak? Kiedy będą duszki latać, które się zżywuje, to lecą do ciebie. Nie teraz. Co się zrobi? Co się dzieje? Ci piorun też. Nawet słów brak, a to jak ataki przez nie przechodzą. Główna ścieżka czy poboczna? Główna, czyli tu tędy nie pójdziemy na razie.
To już prawie wszystko mam stąd, co zostało, ale tam chyba nie było drzwi. A zobaczymy. Nie, chyba. Okej, okay. This is it. Jeden będzie, on dwójkami latają. Będzie albo nie będzie. Glad that's over. Sorry, jakie to kurwa uczucie? Nie da szale się użyć, kiedy do ciebie strzelę. O, kolejne coś. Chciałem powiedzieć, że skill pointa nie znalazłem, ale jest skill point. Flamethrower. Znowu latające siurki będą? Ej, czy już tutaj nie byłem przypadkiem? Nie, to chyba inna lokacja. Jak to niby ma działać? Miotacz ognia. Tu ma sens, ale... Jak po rozstawieniu to nie miało żadnego sensu. No, kolejny pierścień.
Ja zaskoczony. No obrażenie trochę zadaje. Że miałem go na tym planecie, na Nerut, jak z zębiakami walczyłem, to dopiero by była rzecz. A to co to? Jej brakowało. Kurwa. Dzięki. Czemu to trwa 40 minut? Po prostu się ulecz, kurwa. Gówno. Pierdolę. Już w żadnym Soulsie nie widziałem tak długiego leczenia. W żadnym. A grałem chyba wszystkie znaczące tytuły tego gatunku. Jakiś debat mam. A, zrespienię się. Good. For now. Myślę, na górze coś będzie. Jest jakby ścieżka na górę. Tylko już tam się nie dostanę. Chciałbym powtórzyć całą sekwencję. A nie, jest okej.
Myślałem, że tu książka będzie. Tam jest. Już koniec? Skrzynka na górze, widzę.
Soul Silver. Ten był prosty. Yeah, you ain't so bad. Była ta główna ścieżka? Nie, to poboczny. Ścieżek. A, i teraz skrót od kopię. Dobra. Jakaś dodatkowa lokacja. Ale to sprawdzimy już jutro. Dzięki, że oglądaliście. Do jutra. Cześć.